Złożenie przysięgi wojskowej to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Ten akt ślubowania to wyraz najwyższego zobowiązania wobec ojczyzny i narodu. W Akademii Wojsk Lądowych przysięgę złożyło prawie 400 osób. Słowa roty, wprowadzające nas w oczy studentów tak zasłużonej i powszechnie szanowanej Akademii Wojskowej, będą odtąd naszym drogowskazem. Aby móc złożyć przysięgę wojskową, podchorążowie musieli przejść bardzo intensywny okres szkolenia podstawowego. Dzięki temu są gotowi na kolejne wyzwania, które czekają ich w trakcie kształcenia się na oficera. Dla żołnierza słowa roty przysięgi tak ważne, a mówiące m.in. o tym, że za sprawem mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Czyli ta ofiara, nawet włącznie z tą najważniejszą, czyli życia, oby nie było potrzeby nigdy takiej ofiary składać, natomiast absolwenci Akademii Wojsk Lądowych z całą pewnością będą na to gotowi. Dla wielu podchorążych uroczystość była spełnieniem marzeń. Jeżeli czuje się to powołanie przez całe życie, chce się być w mundurze i służyć Rzeczypospolitej Polskiej, to przysięga w dniu przysięga to jest taki dzień dla żołnierza, który jest najważniejszy. Moim marzeniem było służyć ojczyźnie w mundurze. No i dzisiaj jest ten dzień, że będę mogła to zacząć robić. Więc się cieszę bardzo. Ja żołnierz Wojska Polskiego! Przysięga! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Na uroczystości licznie pojawiły się rodziny podchorążych. Ich bliscy nie ukrywali wzruszenia. Dla nich także ten dzień był wyjątkowy. Jeden z najważniejszych. To było jego marzenie? Tak. Do tej szkoły przygotowywał się od 2 lat. Wcześniej podjął studia na akademii, ale w formacji cywilnej. Natomiast w tym roku zmienił zdanie, podszedł drugi raz do tematu i trafił do tego, o czym... czego bardzo pragnął od 2 lat. Z tego co ja pamiętam, a z racji tego, że jestem starszy, to od dziecka, gdzie zawsze się wojsko przewijało, że tak powiem, czy jakiś film, na przykład Potop, to było oglądane na prawo i lewo. Złożenie przysięgi wojskowej to początek wymagającej drogi pełnej poświęceń, więc zostaje życzyć przyszłym oficerom wytrwałości i samych sukcesów w ich żołnierskim życiu. Dla Echo24, Mateusz Lubański.